Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Blady, a my kontynuujemy naszą niesamowitą przygodę z grą Hard Reset. Ogólnie rzecz biorąc, teraz będzie misja, jak już sami widzimy, w fabryce. Musimy się przebić się do fabryki. Ścigacze korporacji są tuż za tobą. Znikaj stamtąd jak najszybciej. Czyli ogólnie rzecz biorąc, jestem teraz ścigany, dlatego że zniszczyłem chyba tą całą maszynownię. No cóż, krótko mówiąc, wydaje się, że mam przesrane. O, sami zobaczcie, co tu się dzieje i to wszystko po mnie. Prawdopodobnie dzisiaj w tej misji też będzie walka z bossem pod koniec rundy. Aczkolwiek zawsze rundę dzielę na dwie części, więc możecie się tego tak samo teraz spodziewać. No, aczkolwiek, no, nie zapowiada się ciekawie. Już widzę, że fajne tereny są, takie niezwykle klimatyczne tereny walki są. Z całą pewnością, no sami zobaczcie, co się szykuje dla nas. O, będzie się działo, będzie. Dobra, oczywiście zbieramy wszystkie nano, jakie tu... Kurde, spudowałem. A teraz trafiłem. Nie byli zbyt wymagający. Ha, kolejni. Masz. Dobra. Ogólnie te strzelające postacie, strzelające roboty nie są, jak już zresztą kilka razy już wspominam to cały czas, że nie są to wymagający. Ale ci są wredni akurat. O. Dobre. No i tak się, przynajmniej tak się bez problemu załatwia. Trzask z rakietnicy, a nie tam się bawić za pomocą shotguna. Shotgun na pewien sposób shotgun jest bardzo dobrą bronią, aczkolwiek po co używać shotguna, jak można czasem użyć rakietnicy, która sprawdza się o dużo lepiej. Sami widzicie chyba, jakie zniszczenie robi taka rakietnica, a jak słabo się sprawdza na przykład shotgun, zwłaszcza do tych latających helikopterków albo do tych strzelających panów. O, sekreciki ciągle jakieś tutaj są. Widzicie, jakie ukryte? Jeszcze spróbujmy. O kurczę, może to trzeba zniszczyć. To w takim razie bardzo mnie ciekawi motyw i sposób wskoczenia tutaj, gdyż tak mi się przynajmniej wydaje, że to jest dosyć wysoko. Nawet jak na mnie. Mam plan, ale nie chcę, żeby nikt... Mam pewien plan, ale nie chcę też, żeby nikt mi go ktoś mi przeszkodził. Popchniemy sobie... Cholera, nie wiedziałem, że jestem taki silny. Myślałem, że jestem troszkę słabszy. W każdym razie tak. Cholera, jak to popchnąć? Tak jak ja chcę, żeby to było popchnięte. Czyli tutaj, o właśnie, o tym mówię. I tutaj. I teraz na... Cholera. Stój. Na to i teraz tu i sekrecik zdobyty. Widzicie, już mamy 2 na 5 sekretów, a dopiero zaczynamy misję, więc sami sobie możecie za daleko na skok, więc sami możecie sobie wyobrazić, jacy jesteśmy zajebiści. Cholera. Czyli musimy, krótko mówiąc, znaleźć inną drogę. Inna droga. Aha, tutaj widzę, że coś aktywowało ten przełącznik. No dobra, tak więc się cofniemy i zobaczymy, co w trawie piszczy. Oh, fucking. Albo niech będzie i to. Haha, widzicie, to się świetnie sprawdza. Czyli na początku obezwładniamy i potem wykańczamy. Ludzie, już mogę, mam 5 leveli ulepszających. Już naprawdę nie wiem sam, co inwestować. Może jednak zainwestuję w ten granatnik i sprawdzę, jak to w ogóle działa, bo może to jest nawet fajne. A ja zmarnowałem życie, nie inwestując w to. Swoją drogą tutaj się coś... A, to takie coś się otworzyło, co nie? Właz się otworzył, zobaczymy, co jest w środku. Nie wiem, czy mam się bać, czy mam się cieszyć. Chyba mam się bać. Na to wskazuje gra. Jest mrocznie, czuć klimat niesamowity. Naprawdę niesamowity klimat czuć.
A my idziemy dalej. Jest, znowu jest maszyna ulepszająca. Dobra, weźmy może to. Słyszy, o, zamknęło się, niedobrze. Czuję się, jakbym był na jakimś mega... Co to jest? Co to było za gówno? Nie wiem, wydaje się niby niegroźna i jest strasznie powolny, aczkolwiek wytrzymało jak cholera. No dobra, teraz być może możemy ulepszyć i nie, nadal jakkolwiek. Czy tu jest coś, jakieś wymagania? Nie, nie wiem, czy jest jakieś wymaganie. WRC, czy tu jest jakieś wymaganie, jeśli o to chodzi? Może jest, bo zobaczcie, nie, to bez sensu. To jakoś zrobiliśmy dosyć szybko, bez tych trzech na przykład poziomów już. Czyli tutaj było ogólnie 11. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie było nigdy problemów z tym. Tu chyba był poziom, jaki to był poziom? Był może 8 poziom i już mogliśmy w to inwestować. No jak może iść, nie wiem, czy nie mniejszy. Nie, chyba właśnie mniej więcej tyle. Bo pamiętam, że te wszystkie... trzy rzeczy zainwestowaliśmy i dopiero tutaj zaczęliśmy inwestować w pojemniejszy magazynek. No dobra. Nadal szczerze mówiąc nie wiem, w co mam zainwestować. Po prostu czuję się, a może po prostu popełniłem życiowy błąd. Bo może, żeby odblokować to, trzeba na początku zainwestować w granatnik. Dobra, niech stracę, zainwestujemy w jasna cholera. Ale spieprzyłem. No dobra, wrzutnia min. Cholera. Coś czuję, że spieprzyłem sobie życie. A zobaczmy, co to jest. System to jest jakiś smart gun. Prowadzenie pociski energetyczne. Tryb namierzania. Pociski dodają większe obrażenia. To się wydaje bardzo ciekawe. Zainwestujmy w to. No ja sobie tak myślę, że system na prowadzenie to będzie fajne. Ten cały smart gun. Jeszcze dajmy na to. Kurde, to niepotrzebnie może w... tutaj to dajmy. Niepotrzebnie być może zainwestowałem w ten granatnik na razie, bo przyczepne miny zbliżeniowe. Czy miny zbliżeniowe są fajne? No właśnie, to jest dobre pytanie. Może też, może są fajne, ale na razie w ogóle zobaczmy. Odejdźmy na razie. Okej, tak, po wybraniu... Moździerz elektryczny strzela pociskiem przywierającym do celu imitującym łuki elektryczne. Po wybraniu elektrycznego moździera strzelać z przyciskiem, wciskając lewy przycisk myszy. To tak, to jest normalny tryb. Smartgun pozwala dostrzec wrogów przez ściany i strzelać samonaprowadzającymi pociskami penetrującymi wszelkie przeszkody. Po wybraniu smartguna strzelaj lewy, wciskając lewy przycisk myszy. Dobra, wypróbujmy na razie ten granatnik. Granatnik to jest ogólnie coś takiego, w sumie to może się, mogłoby się nawet sprawdzić na te wszystkie takie drobniejsze grupki i tak dalej. Teraz sprawdzimy granatnik w tym. No, tak jak się spodziewałem, jak wygląda granatnik, ale mamy rakietnicę, więc z drugiej strony nie wiem. Teraz sprawdźmy tego smart guna. Nie, wygląda... Nie wiem, niby tak niegroźnie, ale w sumie mamy tyle inwestycji. A trzaskamy może tego jeszcze. Tryb namierzania wystrzeliwuje kilka pocisków naraz. I tutaj pociski zadają większe obrażenia, jep. I może tryb namierzania wystrzeliwuje kilka pocisków naraz. A dobra, niech będzie. Sprawdzimy to. A, prawy przycisk, żeby namierzyć wroga. Okej, dobra, wydaje się bardzo fajną opcją. Zaraz wypróbujemy, czy faktycznie jest tak zajebisty, czy może właśnie zmarnowałem milion punktów na coś, co się w życiu nie przyda. Mam oczywiście nadzieję, że nie. Chyba całkiem niezły jest. O, fuck.
To tak, jak namierzę, bo właśnie z tym namierzeniem to jest jakiś ten problem. Namierzam... Nie wiem, tak wypróbuję wypróbować to. Na razie sam nie jestem przekonany. Niby jest dobre, ale... Cholera! Zaraz zginę. Cholera jasna. I to ma być ten super ekstra, super turbo broń, która tak świetnie, super się tu ultra sprawdza. Szczerze mówiąc, nie przekonało mnie to w żaden sposób. Ta super ultra broń. Czemu ja tego właśnie? To gówno mnie przeraża. Co to jest w ogóle? Nie wiem, ale musiałem się tego pozbyć. Dobra. Czyli jest super ultra jakaś broń, która jest niby ultra zajebista, ale w sumie, szczerze mówiąc to tak średnio. Moduł ręcznej detonacji, zwiększona liczba jednocześnie kontrolowanych min zbliżeniowych. Czy to przyczepne miny zbliżeniowe, bo może miny zbliżeniowe się lepiej sprawdzą. Na przykład goście będą chcieli tu do mnie podejść i wtedy ja je do nich łubudup. Chociaż szczerze mówiąc nie wiem, dobra, wiecie co, jeszcze raz zainwestujemy w tego całego smart guna. Dawaj to. Jeszcze raz. I dawaj zainstalujemy od razu wszystko. Co nie tutaj, zainwestujemy sobie jedną w granatnik, żeby mieć odblokowane potem to. To samo, dobra. Tu będzie nam się wyświetlało dużo ciekawych na pewno informacji. Aczkolwiek zobaczymy to, poczytamy o tym. Znaczy zobaczymy, wypróbujemy to jeszcze raz. Zobaczymy jak tym razem się sprawdzi. Ciekawe czy to jest tajne przejście. Widzicie to, co ja widzę? Tak, z całą pewnością, to jest sekret. Tu dalej chyba nie można, co nie? Bo strasznie mnie kusi, żeby tam wskoczyć, ale chyba raczej nic z tego. Ogólnie fajna przepaść. Dobra, wypróbujemy dalej. Zobaczymy, czy jak się sprawdzi. No, dawać wrogów mi tu. O, fajne. Czy ja wiem, czy tak jest super? Powiem tak. To już... O, granatnika włączyłem przypadkiem. Ten granatnik to chyba fajny jest. Kurde, okazuje się, że chyba zmarnowałem życie. Zaraz się okaże. Dobra, to jest najlepsza broń. Ten laserek znaczy się jest dobry. Dochodzę do wniosku. Kurde. Strasznie ich tu dużo, a ja nie mam apteczki. No, to jest zajebista broń i nic tego nie zmieni. Patrz jak sieka po kolei wszystkich wrogów, a nie jakieś pseudo naprawiające gówna, które się nie sprawdzają, nijak się sprawdzają właśnie, o to chodzi. To nie jakieś pseudo naprowadzające coś, a tutaj po prostu przyceluję i se trafię. Co to za problem trafić przeciwnika? Oni nie są jacyś super tacy ultra, że nie wiem, napieprzają, uciekają, chowają się. To przeciwnika jest bardzo łatwo trafić, nie potrzebuję samonamierzających, szczerze mówiąc. Które zadają w sumie, szczerze mówiąc, dosyć, moim się wydaje, dosyć takie znikome obrażenia. To znaczy, że dosyć średnie. No ale dobra, co my tu mamy? Co to robi? Aż strach nacisnąć. Wejdźmy może jeszcze na chwilę tu. No, zamknięte, no niestety, dobra. Nie mamy nic lepszego do roboty, to naciśnijmy. Zobaczymy, co się stanie. Dobra, to co się... How do they know my name? They know who you are. We are being watched. Widzę, że tutaj sytuacja zaczyna się zaostrzać. Ogólnie chodzi o coś, o czym ja nie mam bladego pojęcia. No, to jest ten tryb, to jest ten właściwy tryb. To jest super tryb, o. Piąteczka, to jest ten super niby tryb. No dalej minę jeszcze na ten super tryb, wypróbujemy go jeszcze kilka razy. Sprawdzimy, czy faktycznie się tak źle sprawdza, czy może... Chwilowo tylko.
Był save, więc jesteśmy bezpieczni na pewien sposób. O. Jak myślisz, namierzmy go, zobaczymy. No jeden nabój na pewno nie wystarczy. Po dwa. Dwa też nie. Trzeci wystrzelmy. Trzeci też nie. Czwarty wystrzelmy. Ja, i to jest niby taki super. To jest takie słabe. Sami zobaczcie. Strzelam, strzelam. Praktycznie nic im się nie dzieje. Zmarnowałem całą apteczkę, żeby pseudo rozwalić te gnoje. A z tego patrzcie teraz. Raz. Dwa. Jep. I nie ma gnojów. To jest zajebiste chyba, a nie jakieś tam gówna. O. Trzeba samemu przycelować, ale jest zajebiste przynajmniej. Się świetnie sprawdza, a nie jakieś takie pseudo samonacelownicze narzędzia. Zmarnowałem życie chyba inwestując w to. No ale z drugiej strony skąd mogłem wiedzieć? No, raz trafisz dobrze, przeciwnik od razu pada. Na tym właśnie polega strzelanie z tego. Ogólnie rzecz biorąc nic ciekawego nie zrobiłem inwestując, może już ten granatnik się lepiej będzie sprawdzać na jakieś obszarówki takie masowe, bo ja wiem. No ale wychodzi na to, że chyba owszem, granatnik się chyba o wiele lepiej sprawdzi. Relokacja linii motorowej, no... Nic mi to nie dało, nie wiem, to chyba sobie dla jaj twórcy tu włożyli? Ciekawe. Those electronic bastards are tenacious. I don't want to meet any generals or even colonels. Coś czuję, że spotkamy jeszcze tego pułkownika z całą pewnością, bo w tej misji przeważ co dwie misje jest walka z bossem i w tym odcinku zapewne też takowa będzie, więc jeszcze spokojnie, spokojnie, Fletcher, jeszcze będziemy, jeszcze se powalczysz. No, cholera. Był safe, dobra. No właśnie o tym mówię. Czy to nie jest lepsze? Sami zobaczcie. O, fuck, fuck. Dajcie mi, wypuśćcie mnie stąd. Cholera jasna. A, widzicie, patrz, przytrzymujemy ich i napieprzamy. I się sprawdza to świetnie, a nie jakieś pseudo granatniki. Please. O, cholera. O, a na tych to się sprawdza. Po prostu świecie. He? Czyli po prostu świecie najprostszy laser, żadne naprowadzające gówno. Najprostszy laser sprawdza się najlepiej w takich sytuacjach. Taka sytuacja, a nie, tak samo jak rakietnica się świetnie sprawdza. No dobra, idziemy, kolejne jakby elementy lekko zręcznościowe, choć nie do końca. Tutaj nie mogę pewnie, są jakieś niewidzialne ściany pewnie. No, kolejny safe, ich ostatnio jest całkiem dużo. Niedługo będziemy jakoś tak w połowie misji, to wtedy ja sobie myślę tak, że przerwę ten odcinek i powrócę w następnym, gdzie będziemy też walczyć z panem bossem. Dużo tu jeszcze jest tajnych, nie wiem czy to są tajne przejścia, czy coś co jeszcze, gdzie jeszcze będziemy mieli okazję się zjawić, ale widzę, że ogólnie pełno jest takich miejsc, o gdzieś tam, gdzieś tu, więc zakładam, że jeszcze tu wrócimy. Cholera jasna! Fuck. Nie to. O, to jest zajebiste. Obezwładnienie, strzał. Po prostu świetnie się to sprawdza. A nie.
Jakieś namierzanie, też mi biznes. Ach, namierzanie zbyt długo trwa, żeby się bawić w takie niepotrzebne rzeczy. No jest ulepszać, ale już nie jestem już tak ulepszony, że nie potrzebujesz dodatkowego ulepszenia jeszcze bardziej. Tutaj jakbym coś ominął, takie mam wrażenie. Czujecie? A nie, to jest za ścianą. Ja się właśnie zastanawiałem, jak do tego dotrzeć. A to jest tutaj, nie? Taka sytuacja, tam jeszcze będę, być może. Dobra, kolejne coś do przeczytania. Konstrukcja nadzorcy. Ukończono komplet testów. Tak, pewnie będziemy walczyć z tym całym nadzorcą. Combat efficiency ratio 93%. I hope that we won't meet it. A, już pełno jest sugestii, dobra. Było, jest pełno sugestii, że będziemy walczyć z tym całym nadzorcą. Dobra, jesteśmy już ponad połowie misji, tak mi się przynajmniej wydaje. W każdym razie druga połowa misji to będzie z całą pewnością efektowna walka z nadzorcą. Tak więc wydaje mi się, że w tym oto optymistycznym akcencie zakończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się bardzo podobał i ogólnie, mimo że bardzo dużo czasu spędziłem w tym odcinku bawiąc się w sklepikarza i myśląc nad zakupem idealnego kompletu broni, to wam w końcu też pokazałem, jak działa ten komplet broni. I ogólnie rzecz biorąc, mam nadzieję, że wam się podobało. No i w sumie to... Zapraszam was na oglądanie kolejnych części w moim wykonaniu, a póki co życzę wam miłego dnia i do usłyszenia.